Wspaniałe widowisko, taki można powiedzieć ćwierćfinał, bo graliście bezpośrednio o awans do półfinału. 9 razy się zmieniał wynik, emocje od początku do końca. Parę słów podsumowania z tego meczu poproszę trenera pana Czarka Kiełbowskiego, Piotrówki Radom. Na początku chciałem pogratulować drużynie, która zagrała naprawdę dzisiaj super zawody. My cóż, no, skuteczność nasza była na takim poziomie, jak chyba całe te finały zagraliśmy. Zostało nam walka, nie wiem o które miejsce, zobaczymy po następnym meczu, ale prawdopodobnie o piąte. I będziemy się starali co możemy. No jeszcze raz gratulacje dla drużyny. Niech awansują dalej, niech walczą, niech się starają. No. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Nasza nieskuteczność, bo widowisko fajne, mecz walki, tyle. Wspomniałeś o skuteczności, ale tutaj macie 28%, widzę, 27%, a SUS 31%, to nie jest wiele więcej. Panie trenerze, kilka słów pan Kozłowicz, Robert. Ja chciałem przede wszystkim gospodarzom podziękować za świetne widowisko, za wspaniały mecz, za ofiarność chłopców, za to jak walczyli na parkiecie. Mecz był wspaniały, no dzisiaj my wygraliśmy, z czego się bardzo cieszymy, ale mogło się potoczyć inaczej. Jestem niesamowicie dumny z moich zawodników i kibiców, którzy do nas tutaj przyjechali ze Słupska. Dawno nie było Słupska, chyba w strefie medalowej w U14, jak ja pamiętam, zdobywacie owszem medale szkolne, jak nie tak dawno szkół podstawowych. Proszę Państwa, przed Wami Kacper Kozłowicz, MVP szkół podstawowych, w niedzielę odbierałeś w Katowicach, a teraz aż w tak ważnym meczu zdobywasz MVP, a jesteś rok młodszy. Jak Ci się grało przeciwko silnym zawodnikom z Radomia i Grójca? Na pewno było ciężko, byli silniejsi, ciężko mi się mijało. Nie wiem, cały mecz był bardzo ciężki, musieliśmy bardzo dobrze bronić. No i mi się wydaje, że wygraliśmy obroną. Jak dla Ciebie 15 punktów to sporo, no widzę tutaj w zbiórkach też macie mniej, a mimo wszystko, jaka była recepta na to zwycięstwo, panie trenerze? Ja myślę, że te zbiórki jak spojrzysz chyba, 77 do 53. A dla Was, dla Was. 77 zbiórek, no to jest naprawdę dużo, ale to może wynikało z zastawienia. Ty jesteś jeden z wyższych. Co tam brakowało właśnie, że Słupsk więcej zbierał? Co by powiedzieć? Słupsk, jakby mówiąc, tak, mieli tak poukładany atak, że ciężko nam się było pokładać tą obronę, że znaleźć swojego i go zastawić. Też no, trochę za bardzo się tam skupiliśmy na tym, na Alanie Dudzie, Kalinowskim też trochę. I przez to no, też no, nie zauważyliśmy to, jak na przykład zbiegają pod kosz, pod zbiórkę i nie zauważyliśmy wtedy, że oni zbierają piłkę i nie mogliśmy ich zauważyć też trochę. Widać, jak walczyłeś po Twoim pocie na szole. No już wiemy teraz, że Wy zagracie jutro o piąte miejsce z Tychami, a Wy w półfinale zmierzycie się z Szerakowem. Do jutra i dalej walczymy. Dziękuję.